Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Profesjonalne żywienie kliniczne. W trakcie spotkań z tego cyklu dzielę się z Państwem wiedzą i doświadczeniem, w jaki sposób skutecznie leczyć pacjentów z zastosowaniem żywienia klinicznego. Tematem dzisiejszego spotkania jest immunożywienie. Ale od początku. Immunożywienie to taki rodzaj żywienia, w którym mieszanina odżywcza zawiera nie tylko składniki, które budują organizm, tak jak białko, woda czy elektrolity, nie tylko składniki, które decydują o metabolizmie energetycznym, czyli o produkcji ATP, takie jak węglowodany i tłuszcze, ale zawierają także składniki o aktywności farmakologicznej, które wspierają walkę z chorobą. Oczywiście immunożywienie nie jest panaceum na wszystkie choroby. Immunożywienie ma swoje określone wskazania, które zostały oparte o wyniki wysokiej jakości badań klinicznych. Wykazano skuteczność immunożywienia m.in. w chirurgii onkologicznej, w oddziałach intensywnej terapii i w leczeniu ran, a przykłady z badań klinicznych na to zastosowanie dzisiaj Państwu przedstawię. Nie każdy składnik żywienia decyduje o tym, że można tą mieszaninę żywieniową nazwać mieszaniną immunomodulującą. Klasyczne składniki farmakologicznie aktywne w żywieniu są to omega-3 kwasy tłuszczowe i rybonukleotydy, które mają bezpośrednie działanie na układ immunologiczny, ale także arginina, która z jednej strony jest donorem tlenku azotu, ale z drugiej strony jest prekursorem proliny, czyli aminokwasu, który ma istotne znaczenie w produkcji kolagenu, który z kolei niezbędny jest w gojeniu ran. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu dotyczące żywienia u pacjentów chirurgicznych w sposób zdecydowanie pozytywny wypowiadają się na temat żywienia immunomodulującego. Rekomendacja numer 13 zaleca, aby przed dużymi operacjami onkologicznymi stosować immunożywienie w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym. Jako immunożywienie definiowane jest żywienie, które zawiera jednocześnie argininę, omega-3 kwasy tłuszczowe i rybonukleotydy. Rekomendacja ta została postawiona na podstawie dużej metaanalizy, która obejmowała łącznie ponad 7 tysięcy pacjentów i która wykazała, że takie postępowanie istotnie zmniejsza ryzyko powikłań septycznych, ale także skraca pobyt pacjenta w szpitalu. Jednocześnie autorzy podkreślają, że brak jest dowodów na skuteczność działania mieszanin, które nie zawierają wszystkich tych elementów, ale zawierają jedynie izolowane elementy, np. same omega-3 kwasy czy same rybonukleotydy. Innym badaniem, które podkreśla znaczenie immunożywienia, jest metaanaliza opublikowana w 2022 roku. Obejmuje ona pacjentów operowanych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego i obejmuje ponad 2600 pacjentów, a w związku z tym wnioski z tej metaanalizy są bardzo wysokiej jakości, czyli bardzo zbliżone do prawdy rzeczywistej. Co się okazało w tym badaniu? No, okazało się, że znacząco zmniejszyło się ryzyko powikłań septycznych, ale także okazało się, że czas uogólnionej reakcji zapalnej po operacji uległ skróceniu, co jest dowodem na to, że cały proces ERAS, czyli tej zoptymalizowanej opieki okołooperacyjnej, czyli zoptymalizowanego powrotu do zdrowia pacjenta, był znacznie krótszy. Ale w badaniu także wykazano, że pacjenci, którzy otrzymywali immunożywienie, wymagali mniejszej ilości antybiotyków. Jest to bardzo ważna wiadomość i to nie tylko dlatego, że mniejsza ilość antybiotyków to jest chwilowy zysk finansowy, ale przede wszystkim dlatego, że mniejsze zużycie antybiotyków to jest dużo mniejsze ryzyko
tworzenia się szczepów wieloopornych w oddziale, które no, powodują bardzo wiele problemów i bardzo staramy się unikać rozwoju szczepów wieloopornych. Wykazano skuteczność immunożywienia nie tylko u pacjentów chirurgicznych, ale także u pacjentów oddziałów intensywnych terapii. Przedstawiam tutaj Państwu wieloośrodkowe badanie z oddziałów intensywnej terapii w Hiszpanii. Badanie obejmowało pacjentów dorosłych, ponad 400 pacjentów z poważnymi chorobami, którzy spędzili w intensywnej terapii powyżej 72 godziny i byli oni żywieni wyłącznie dojelitowo. Jeżeli Państwo spojrzycie na te wykresy, na pierwszy rzut oka zobaczycie Państwo, że to żywienie było prowadzone w sposób bardzo racjonalny. To znaczy w pierwszej dobie, czyli w ciągu 24 godzin, włączano bardzo niewielką ilość żywienia, około 20 ml na godzinę, co pozwalało na podaż około pół litra diety na dobę. W drugiej dobie to zwiększono do 40, później 50 lub 60. Na pierwszy rzut oka widać na tych rycinach, że żywienie immunomodulujące było znacznie lepiej tolerowane przez pacjentów intensywnej terapii niż diety standardowe, co pozwalało na większą podaż zarówno białka, jak i energii w dobie trzeciej, drugiej, trzeciej i czwartej, ale także pod koniec drugiego tygodnia. Ma to istotne znaczenie dla zmniejszenia deficytu białkowego i energetycznego, co z kolei najprawdopodobniej przekłada się także na przeżycie. I tak właśnie wykazano, że pacjenci, którzy otrzymywali żywienie immunomodulujące, mieli o około 15% większą szansę przeżycia w okresie 4 tygodni. W badaniu tym wykazano także, że pacjenci, którzy otrzymywali immunożywienie, mieli krótszy czas terapii za pomocą wazopresorów, ale także przez krótszy okres czasu wymagali terapii nerkozastępczej. Wykazano, że immunożywienie ma bardzo istotną rolę w leczeniu ran i regeneracji tkanek. Wykazano, że żywienie z dodatkiem argininy i omega-3 kwasów tłuszczowych przyspiesza gojenie ran, ale także zmniejsza ryzyko zakażeń okołorannych. Wykazano także, że żywienie z dodatkiem argininy i glutaminy w ilościach ponadstandardowych, czyli taki rodzaj żywienia immunomodulującego, także ma bardzo istotne znaczenie ogólnie dla gojenia ran. Przedstawiam tutaj Państwu badanie, które przeprowadzono na oddziale intensywnej terapii na grupie 40 pacjentów, u których zaczęły pojawiać się odleżyny. Wykazano, że jeżeli pacjenci otrzymywali żywienie immunomodulujące, miało to istotnie hamujące działanie na dalszy rozwój odleżyn. Ale także wykazano, że pacjenci ci mieli znacznie niższe poziomy białka C-reaktywnego. Reasumując, żywienie immunomodulujące to takie żywienie, które oprócz działania odżywczego, budującego organizm i zapewniającego energię, ma także działanie farmakologiczne, które uzależnione jest od ściśle określonych substancji, a w szczególności od argininy, omega-3 kwasów tłuszczowych i ribonukleotydów. Żywienie takie zmniejsza ryzyko powikłań septycznych, ale także czas hospitalizacji u pacjentów po dużych operacjach onkologicznych. Poprawia także wyniki leczenia w ogólnej grupie pacjentów oddziałów intensywnych terapii, ale ma także bardzo istotne znaczenie w gojeniu ran. Życząc Państwu sukcesów w praktyce klinicznej z zastosowaniem immunożywienia, zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Profesjonalne żywienie kliniczne.